Dobra, w tym filmiku chcielibyśmy Wam troszeczkę przybliżyć, skąd się w ogóle wzięła ta nazwa Domówka. Skąd się wzięła? Jaki był początek? Zacznijmy od początku. Od historii. Za górami, za lasami. Tak, jak zaczynałem w ogóle nurkowanie i otwierałem klub, ale jeszcze wcześniej jak działałem w Lidze Obrony Kraju, to robiliśmy zawsze takie zakończenie sezonu letniego. Z tym, że zawsze kończyliśmy ten sezon letni, a później, tydzień później szliśmy znowu nurkować, to się zastanawialiśmy się, po co my coś kończyliśmy, skoro my dalej nurkujemy. Więc po kilku latach stwierdziliśmy, że już nie będziemy robić zakończenia sezonu, tylko będziemy robić otwarcie sezonu zimowego. No w tym roku to słynęliście z takich, wiesz, zawsze był dobry powód, żeby sobie poimprezować. No tak, to może bardziej o to chodziło. Bardziej chodziło o imprezę pewnie niż o sam fakt zakończenia czy otwarcia czegoś. W każdym razie otwarcie czegoś brzmi lepiej niż zakończenie czegoś, więc otwarcie miało być otwarcie. Tak i w tym roku Dagny mówi, kiedy robimy zamknięcie sezonu, mówię nie, otwarcie, no to kiedy otwieramy ten sezon zimowy, w październiku, w listopadzie, a koniec października, bo jeszcze pogoda może się trafić, więc zaczęliśmy kombinować. I tak, i już sprawdziłyśmy z Oliwią, że mamy dużo, wielu nurków chętnych na to, że chcieliby na sezon, jakby teraz ten zimowy, pomyśleć o suchym skafandrze. I pomyślałyśmy w takim razie, że zaprosimy może z dwie firmy, ponieważ już też gdzieś tam było w kolejce, że chcieliby przyjechać do nas i przedstawić nam swój sprzęt, nam i naszym kursantom. Tak jest. No i jak stwierdziliśmy, że no, dobra, no to fajny pomysł sobie, połączyć otwarcie sezonu zimowego z testem jakiegoś sprzętu. Tak jest. A że my jesteśmy w Podpalu bardzo gościnni, przynajmniej ja jestem na pewno, to pomyślałam, że no jak przyjadą i głodni mają wyjechać? No właśnie, no to zrobimy też pewnie jakiś poczęstunek, bo przyjadą, nie wiem, czy to z Gdańska, czy to z Wrocławia, czy to z Warszawy, no to wypadałoby czymś poczęstować, czymś tak wielkopolskim. No to wyraz gdzikiem, no to ognisko i tak zaczęło to rosnąć. Aż się tak rozdmuchało, że się okazało, że firm, które się wystawiają, jest tak naprawdę 13, że stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie wyżywić wszystkich sami, więc zaprosiliśmy food truck, żeby była również opcja, że w ciągu dnia sami sobie możecie coś zrobić do jedzenia, no to Maciej mówi, no to szukamy ognisko, a że nie lubimy zaśmiecać, to kupiliśmy dla Was paleniska. Paleniska, ruszt, będą jeszcze te koksowniki, żeby się ogrzać, ja będą nagrzewacze. Koksowniki to od razu, wiesz, tak jakoś mi się impreza, koksowniki, płetwa, no może nie, może paleniska po prostu, no. Koksowniki. A więc zaczęliśmy myśleć, że skoro to jest taka otwarcie sezonu i demo dayscy sprzętu, a te demo dayscy tak trochę tam nazwa się nazwa tak... Jest to nazwa w ogóle własna. Demo dayscy w Polsce jako pierwsza używa firma Santi i to jest ich nazwa. Tak, ale trochę się to wytarło marketingowo i stwierdziliśmy, że no nie nazwiemy tego demo dayscy, tylko nazwiemy tego... To kolejna rzecz jest taka, że w Wielkopolsce tak naprawdę tego rodzaju imprezy nie ma. Na tyle chodziło nam również o zrzeszenie tutaj naszego środowiska wielkopolskiego, czyli dla nurków, dla nienurków, skoro dla nienurków to znaczy, że mogą spróbować sobie na czymś zanurkować, a dla nurków, żeby mogli przyjechać, zmienić sprzęt, bądź po prostu chcą go kupić nowe. A do tego dochodzi nasza gościnność, więc demo, domo... Więc najpierw ma być ta demówka, że coś tak demonstrujemy, sprawdzamy, można zrobić DSD dla kogoś, kto nigdy nie nurkował, lub można zrobić DSD dla zaawansowanych nurków na rewliderze, a więc coś demonstrujemy, próbujemy, a potem no, się domówkujemy. A potem, no tak, trzeba zjeść jakąś, domówkę, nie wiem, kiełbaskę, jakiś tam, wypić herbatkę, cokolwiek. Mamy specjalnego DJ-a. A więc jest taka domówka. A więc będzie demówka i domówka, i to się tak nam złożyło właśnie w taką, taki evencik bardzo sympatyczny. Jak to powiedziała pani w telewizji, w hybrydę słowną. W hybrydę słowną, tak. Brzmi to bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Mamy specjalnie dla Was DJ-a, DJ Oliwia, którą znacie pod naszym adresem. DJ Oliwia stoi teraz za kamerą i teraz pewnie się kamera trzęsie, bo Oliwia się cieszy, że będzie stała, będzie skreczowała na laptopie. Już jej tłumaczyłem, że myszką się nie skreczuje. Ale będzie miała mikrofon, więc będzie mogła dla Was specjalnie zaśpiewać. Będzie robić do mikrofonu. Dobra, słuchajcie, bo za daleko słuchajcie. Mam nadzieję, że to wytniecie. Tak, nic nie wycinamy, wszystko idzie na żywca. Słuchajcie, w sobotę, teraz w tą sobotę, bardzo fajna pogoda. Wydaje mi się, że naprawdę staraliśmy się stanąć na szczytach tego, jak można to porządnie zorganizować. Zapraszamy absolutnie wszystkich. Zabierzcie swoich znajomych, tych nienurkujących,
nurkujących. Pokażcie, jacy jesteśmy fajni, jak fajną mamy pasję, jak fajny sport, który jest tak wielką częścią naszego życia. Dokładnie. Do tej pory w Poznaniu tylko klub Delfin robił nurkowe jajo, które było raz w roku i które miało charakter dość dużego eventu. Teraz odpalamy nowy temat, nowy pomysł, trochę innej konwencji. Nowej? Tak, świeżej, pokażcie, pokażcie, wy Poznaniacy, wy Wielkopolanie, ale nie tylko, że warto po prostu przyjechać i pokazać środowisku, że możemy coś fajnego razem zrobić. Tak jest. To co? Zapraszamy jeszcze raz. Sobota. Cześć.